Cześć, dzisiaj prezentuję przykładowy rozkład dla kogokolwiek, kto będzie oglądał na mojego pomysłu na 2024 rok. To będzie rok ósemki, numerologicznie 2 plus 2 plus 4, czyli nawet możemy potraktować jako 44, czyli cyfra, liczba mistrzowska. Ósemka związana jest z domem horoskopowym w astrologii Skorpion. Czyli pozytywnie ambicje, pasja, siła przebicia, negatywnie zazdrość, zaborczość, chciwość i zostawię 3 po 3, niech będzie, żebym nie przesadziła w jedną stronę. Poza tym rok chińskiego smoka drewnianego, wracamy do smoków. Ja jestem smokiem ognistym. Drewniany jest spokojniejszy niż ognisty, ale w dalszym ciągu jest smokiem, czyli wzmacnianie siebie przez jakieś challenge, jakieś wyzwania i prezentacja też swoich najlepszych cech, multitalent. Może się okazać, że odkryjecie po prostu w sobie jakiś nowy talent, który się okaże, będą z tego benefity jakieś, czy dla Was psychologicznie, czy finansowo. Także no, rok, jeśli chodzi o siły polityczne, to prawdopodobnie Chiny będą się mocno ustawiać, ponieważ no, u nich smog jest dosyć silnym symbolem, ale o polityce to nie rozmawiamy. Ja chciałam zaprezentować ten rozkład. Jeżeli ktoś się w tym odnajduje, to fajnie, jeżeli nie, to zapraszam po prywatne odczyty. Będzie 8 kart. Nie, przepraszam, 7 kart w kształcie ósemki, także mam nadzieję, że mi się to tutaj zmieści w kadrze. Rozkład nazywa się obsesja, ponieważ i skorpiony, i smoki mają obsesję z reguły w życiu astrologiczne. Bardzo zdeterminowany, więc rok może być właśnie zdominowany przez poczucie, że coś trzeba zrobić, bo się bez tego żyć nie da. Tej karty nie biorę, jak to sobie popatrzę zaraz, jak potasuję, co tam wyszło. To jest ósemka buław, czyli bardzo mocny ruch do przodu, agresja, komunikacja częsta, gęsta, podróże, ruch. Bardzo dużo energii skierowanej do przodu, wszystkie środki dozwolone, dużo sposobów, żeby coś osiągnąć, skierowanie, ukierunkowanie na cel. Ok, to pani tu wraca. I patrzymy sobie tak. Karta środkowa określa Ciebie w tym roku, 2024, czego Ci nadal brakuje i chcesz to uzupełnić w tym roku, ponieważ chodzi o obsesję. Arcykapłan. Brakuje wiary lub też jest za dużo ograniczeń w związku z normami, zasadami, regułami wprowadzonymi przez religię, przez społeczeństwo, kraj, tradycje rodzinne i tak dalej. Czyli z jednej strony komuś tego może brakować, innym ma za dużo. I to jest jakaś obsesja związana, może być obsesja związana z małżeństwem, że ktoś bardzo chce wyjść za mąż, czy się ożenić i będzie się z tym fantem rozprawiał w ciągu całego roku. To mamy ty. Teraz od lewej do prawej. Sprawy miłosne, nowa miłość dla szukających lub stały związek, rodzina dla pozostałych. Dwójka pentakli, tu jest niezdecydowanie, czy się zaangażować, czy nie, czy ten partner, czy tamten partner w małżeństwie, w rodzinie, też jakieś wybory oparte na czymś, co ma być z gruntu stałe i trwałe. Dwie opcje. Ktoś może mieć romans na przykład i się nie wie, czy się czy zostać ze stałym partnerem, czy się zaangażować w to nowe. Ktoś inny może mieć dwóch partnerów do wyboru albo i więcej. Ktoś inny może się wahać w ogóle, czy się w ogóle interesować, angażować w relacje, czy na przykład w pracę tylko i wyłącznie. Także dylematy.
kości dylematy. I co w ciągu roku stanie się priorytetem, obsesją? Czyli tu mamy tą główną obsesję, niezależnie od tego, co wyszło w karcie tej pierwszej, czyli arcykapłana. Co się stanie obsesją, priorytetem w tym roku? Gwiazda, spełnienie marzeń, powrót nadziei, osoba spod znaku wodnika, wyleczenie w sobie czegoś, czyli jeżeli mówimy o obsesji związanej z małżeństwem, albo z wiarą, albo z zasadami, to tutaj ktoś się leczy z tego i to jest priorytet na ten rok. I jeszcze gwiazda jest związana z tym, że ktoś bardzo chce, żeby zwrócić na siebie uwagę, chce sukcesów, chce, pracuje bardzo ciężko, albo po prostu chce. No i tutaj to staje się obsesją. Muszę być taka celebrytka, celebryta, youtuber, jakkolwiek bloger i tak dalej. Chcę być z czegoś znany, znana i to jest czyjaś obsesja. Na 2024 rok. Praca i pieniądze w 2024. Wisielec. Sytuacja jest stabilna, ale nudna. Nic się nie dzieje. Jest zastój jakiś. Rozwój, firma się nie rozwija, czyli trzeba wprowadzić jakieś unowocześnienia lub też popatrzeć, co robicie, czego dostarczacie, usługi, towary, co nie schodzi. Nie ma popytu, nie ma zainteresowania. Dla tych, którzy szukają pracy, też się nic nie dzieje. Czyli albo szukacie złej pracy, albo uderzacie do innych firm, albo jakieś macie wymagania za duże lub też za małe. Dla tych, którzy chcą zmienić pracę, też jakby poczucie, że może to jeszcze nie jest ten moment na zmianę pracy. Tylko tu chodzi o to, że wisielec przechodzi oświecenie w tym stanie zawieszenia, dlatego że on musi popatrzeć na sprawę inaczej po to, żeby mógł się urwać z tego sznurka i żeby mógł iść w ogóle w jakimkolwiek kierunku. Teraz tak, dolna strona. Twoje samopoczucie i zdrowie w ciągu tego roku, jakkolwiek zdrowie, tylko i wyłącznie ogólnie. Ja nigdy nie wróżę na zdrowie, ponieważ karty uważam, że wcale nie są w stanie tego pokazać poza piątką, na przykład pentakli, że pokazują bardzo takie zaniżone zdrowie i fizyczne, i duchowe, psychiczne. Ale chodzi mi o takie totalnie ogólne samopoczucie w ciągu tego roku, dominujące. Król kielichów, no to bardzo dobre. To jest bardzo duża równowaga emocjonalna, bardzo dużo empatii, zrozumienia innych ludzi, czytanie szóstym zmysłem w ludziach, czytanie, jeśli chodzi o mowę ciała, intonację głosu, takie podprogowe informacje, otrzymywanie z energii, z atmosfery, z zachowania. Poza tym potrzeba też z drugiej strony zachowywania się dojrzale emocjonalnie. To nie jest dziecko, to nie jest giermek, tylko jest król. Także on ma uczucia pod kontrolą i umiejętność wyboru momentu, w którym te uczucia należy wyrazić i powstrzymania się od wyrażenia, kiedy akurat ten moment jest niewłaściwy. Więc samopoczucie tutaj pozytywnie, spokój. Jeżeli chcecie się czuć dobrze, to wybierajcie po pierwsze spokój, po drugie się nawadniajcie dużo, bo to jest kielichy, czyli trzeba dużo pić wody. Maksymalnie dużo wody, ile tam, no nie bez przesady oczywiście, ale tyle, ile organizm potrzebuje. Spędzajcie czas nad wodą, w wodzie, sauna, basen, wanna. I dla innych zdrowie niestety tutaj może polegać na tym, że stan zdrowia, trzeba popatrzeć na nawyki picia, już nie wody, ale alkoholu. Bo tu możemy mieć równie dobrze króla alkoholika. Także wasze samopoczucie może być zależne od osoby uzależnionej od alkoholu i zdrowie też, lub też wy wpadacie w nałóg w tym roku, no i trzeba się będzie temu przyjrzeć źródło, czemu popijawka się zaczyna i wyeliminować tyle własnego zdrowia. I następna karta. Od jakiej obsesji uwolnisz się w tym roku? Jaką lekcję karmiczną zakończysz, czy w ogóle? Piątka kielichów. To bardzo dobrze. To jest taki stagnujący smutek, patrzenie na to, co się skończyło, nieumiejętność zobaczenia tego, co jest, co można wykorzystać jeszcze, żałoba,
takie skupianie się na tym, co negatywne. Normalnie tutaj w kartach Rider-Waite-Smith mamy gościa takiego ubranego na czarno, który stoi w zrujnowanym krajobrazie i totalna ciemność, pustka, mrok, smutek, żal, rozpacz. Także od tego się już macie szansę uwolnić w tym roku, kogo dotyczy. Lekcja karmiczna widocznie polegała właśnie na tym, że się ktoś z Was za bardzo skupił na przeszłości, na tym, co było, a nie wykorzystywał czasu obecnego. Lub też za bardzo skupianie się na sobie samym, że jest mi źle, jestem ofiarą, wszyscy mają lepiej, ja nie mam lepiej, ale to jest takie właśnie emocjonalne dołowanie się. Ktoś to chyba lubił, zaczął to lubić. Do tego już możecie się uwolnić. I ostatnia karta tarotowa, porada dla Ciebie. Dwójka buław. No, droga jest otwarta, tylko trzeba wybrać kierunek. Bo tutaj jakby jest kwestia porzucenia starego świata, starej drogi, starych przyzwyczajeń i pójścia w nowym kierunku, tylko ten kierunek trzeba najpierw wybrać mądrze. Ale są chęci. Tu jest chęć, motywacja i takie, że macie to przyjście takiej nowej energii, że ją trzeba do czegoś wykorzystać. Ale w starym świecie można jeszcze działać w starym świecie, ale lepiej wybrać coś nowego. Więc tak wygląda ta ósemeczka. No tak powinna wyglądać, jeśli się nie mieści w kadrze. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam po prywatne odczyty. Link jest podany w opisie do tego wideo. Cześć.